No i Julianek wychodzi jako pierwszy w kocim pokoju. Fajne to są kotki, są naprawdę nieagresywne. Oczywiście te pierwsze chwile będą tutaj bardzo, bardzo trudne. On sobie tam zwiewa. I dzisiaj została złapana do niego jego siostrzyczka, która jest przecudna. Też taki zajączek, typ zajączek. Piękna i jest jeszcze bardziej taka potulna i w ogóle nieagresywna. Nawet nie syknęła na mnie nic. Także jest piękności. I no, Julianku, jak tam? Będziemy żyli w przyjaźni? Nie uciekłeś? Nie schowałeś się? Co to jest taki ludzki dom, prawda? Co to jest ta piłeczka? Wszystko jest takie niesamowite. Ja was zostawiam. Jeszcze będziecie mieli zaraz pewnie kolegę, chociaż zastanowię się nad tym. No i mamy tego koteczka zapowiadanego, którego jednak historia jest inna niż ta przekazywana właśnie z ust do ust. A teraz mamy wiadomość z pierwszej ręki. Po prostu ktoś wziął kotka, zapakował do torby legowisko, różne rzeczy, nawet nie wiem, co tam jest w tej torbie jeszcze, i powiesił na płocie w leśnicy. No i ktoś przechodząc zobaczył, że się torba rusza. No i zabrał go. Kotek miał na sobie taką obruszkę przeciwpchłową, taką, nie wiem, psią przeciętą. Może kocią. No w każdym razie jest stanowczo za mały na tego typu rzeczy. Śmierdziało to makabrycznie. Także pewnie jest troszkę podtruty. No i właśnie tak wygląda. Joniek, jak ty wyglądasz? Jest niesamowity, bo ma taką sierść pokrytą białymi włoskami. O, widać. No jest po prostu niezwykły, naprawdę. Niesamowity kot. No i on jest odważny, on jest od razu oswojony. Tak, kitek? Piłeczka jest, tak? Będziesz się tu bawił z kolegami? Mam nadzieję. Jaka śliczna wędeczka, ty się już chcesz bawić? Tak, ty to jesteś bezproblemowy chłopczyk. Tyle już przeszedłeś w tym swoim życiu. Pokaż ten nohal. Śliczny kotek jesteś z tym trójkącikiem. Bardzo uroczy. No, taki kotek. Ty nauczysz może rodzeństwo, tak? Jak on się nazywa? Oj, zapomniałam imienia. Julianek. Julianka. No i jeszcze drugiej. Nie wiem, czy dziewczynkę nazwać Żanetka, bo to by pasowało. Julianek i Żanetka. Czy Julianek i Malwinka. W sumie ta Żanetka to pasuje niesamowicie. Będę miała problem z pisaniem o nich, bo będę musiała to rzet bez przerwy wciskać w telefonie. No, hej, ty się już chcesz bawić, ty oswoisz, zdaje się, swoich nieufnych kolegów, tak? Jest tam kolega? No chodź, jest. O, jesteś tam? Pokaż mi się, byłeś przed chwilą. O, jesteś. Tak, on jest też fajny kotek. Cudowny koteczek on jest, naprawdę taki fajny, grzeczny kiciuś. To musi się troszeczkę oswoić. Tak? No chodź. No widzisz, kolega się bawi, ty też byś chciał. No co to jest? Jeszcze nie miałeś nigdy wędeczki. No, twoja siostrzyczka gdzieś skitrana. Ale niech sobie siedzi, damy jej czas. Ty już się bawisz? Poznawaj jeszcze pokoik, poznawaj. Piękna kiciunia.
będzie chyba zapoznanie chłopaków. O, zobaczcie, ten Julianek, on jest naprawdę kapitalny. To jest kotek działkowy, ale widać, że to jest bardzo dobry materiał. On już się bawi piłeczką w mojej obecności. O, zaczepia sobie tam piłeczkę, jeden po jednej stronie, a drugi po drugiej. Także Julianek już najgorsze ma za sobą. Pierwszą noc bardzo płakał. Aż wstawałam kilka razy. Drugą już mniej. No a w tym pokoju jak się znalazł, to już jest szczęśliwy, to widać. No a jego siostrzyczka siedzi gdzieś tam w szafie z kitrana, bo to jest pierwsze chwile jej, pierwsza noc. A też jest piękna i też jest jeszcze bardziej łagodna, bo on to syka na mnie czasem, syczy, a ona w ogóle nic, no po prostu taka trusia, tylko przerażona. No gdzie kolega? Kolega tam jest? Aha, aha. Może ten kolega nauczy was, jak być oswojonymi kotkami. Taki gówniarz, a już syknął na kolegę.